Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, to jest Telewizja Echo 24. Dziś moim Państwa gościem dolnośląski marszałek Paweł Gancarz. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami kolejny dolnośląski kongres samorządowy. Sporo tematów, jeszcze więcej gości. Tak się zastanawiam na początek, panie marszałku, nim od ogółu do szczegółu przejdziemy, co właściwie z takich imprez wynika? To jest ważne, żeby różni ludzie z różnych środowisk dyskutowali o regionie? Po pierwsze, to nie jest impreza. To jest wydarzenie. O charakterze merytorycznym przede wszystkim. I ja myślę, że są co najmniej dwa elementy. Jeden, spotyka się 600 samorządowców z Dolnego Śląska. To jest pierwszy element. Drugi element, ci samorządowcy mogą się spotkać z politykami formatu wojewódzkiego, ale też ogólnokrajowego. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, merytoryka. Długo siedzieliśmy, długo pracowaliśmy nad tematami na przykład tegorocznych paneli, czy tych paneli, które będą przed nami. To cztery obszary. Dolny Śląsk po powodzi. Ale urodziło nam się kilka pomysłów, tak naprawdę już gotowych na kolejny kongres. Przejdźmy do tego, panie marszałku. Dolny Śląsk po powodzi. Czyli z jednej strony podsumowanie tego, co się wydarzyło, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli mówimy o usuwaniu skutków klęski żywiołowej, która nas nawiedziła. I trzeci element w tym panelu, rozpoczynamy dyskusję, co zrobić, żeby to się nie powtórzyło. To tu się na chwilę zatrzymajmy. Bo od 97 roku można powiedzieć, że w połowie zniwelowaliśmy efekt powodziowy, czyli jeszcze dużo przed nami do zrobienia. Na jakim etapie jesteśmy? Na jakim etapie jesteśmy? Porządkowania, tak ja oceniam sytuację. Przypominam, że jesteśmy jednym z samorządów, jak nie samorządem, który ucierpiał najbardziej jako samorząd województwa. Szacujemy na kwotę około 650 milionów strat w drogach wojewódzkich, w infrastrukturze. To są mosty, to jest 50 km dróg wojewódzkich. Jesteśmy na etapie, myślę, dalej szacowania, przygotowywania się do odbudowy w przyszłym roku, bo dzisiaj tego już nie zrobimy i o tym mówiłem w pierwszych dniach po powodzi, że będzie to trudne. To jest porządkowanie. W moim mniemaniu może potrwać, jak pan sądzi, żeby ludzie w ogóle wrócili do normalności, o ile to jest w ogóle możliwe? Myślę, przy super, bardzo dobrym turbotempie, zaangażowaniu wszystkich możliwych służb i samorządów poszczególnych gminach, w których doszło do tych najbardziej tragicznych w skutkach zniszczeń, to myślę, że to jest koniec przyszłego roku, ale to musiało być naprawdę pełne tempo, pełna mobilizacja i to jest możliwe. Aczkolwiek zawsze trzeba wziąć poprawkę, nie można mierzyć wszystkich swoją miarą i to może być trudne do osiągnięcia. Przypomnę, że my jako samorząd województwa niejako jesteśmy trochę z boku, też jesteśmy poszkodowanym. To nie my dystrybuujemy środki finansowe, to nie my odpowiadamy za procedury co do odbudowy chociażby. I dzisiaj jest jeszcze wielkie sprzątanie, dzisiaj jest wielkie oczekiwanie też. Ja też odczuwam, że jest po części też rozczarowanie, że wyobrażenie tych poszkodowanych przede wszystkim było co do dużo większego tempa. Właśnie. Aczkolwiek, tak jak mówię, trzeba brać poprawkę, bo to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Oczywiście, natomiast powiedział pan też tym ważnym aspekcie, czyli tym trzecim wymiarze akurat tego konkretnego panelu, czyli co zrobić, żeby tego uniknąć. Wiecie już, co zrobić? Albo jak wzmocnić bezpieczeństwo w naszym regionie? Ja wiem. Ważne, żeby to od strony proceduralnej ruszyło. No przed nami na pewno budowa mokrego zbiornika w Kamieńcu Ząbkowickim, czyli jak najszybciej procedury przetargowe i rozpoczęcie budowy. To jest, jak widać na tej strukturze zbiorników czy działań przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, każdy dodatkowy tego typu element obniża ryzyko znacząco. Kolejny krok to jest oczywiście regulacja, praca na ciekach, formowanie, kształtowanie tych cieków tak, żeby ta spławność była prawidłowa, żeby nie rosły drzewa w korycie rzek, tam gdzie woda powinna płynąć, a nie stać czy być blokowana. No i ten najważniejszy element, budzący najwięcej kontrowersji, wytypowanie kolejnych miejsc pod zbiorniki. Ja kładę nacisk na mokre.
Na ziemi kłodzkiej, panie marszałku? Na ziemi kłodzkiej. I kiedy? Nie jestem ekspertem, jak najszybciej. I to nie ma co się oglądać. Daję cały czas przykład zbiornika w Szalejowie, na Bystrzycy Dusznickiej, gdzie myślę, że i to mówią fachowcy o tym, to nie jest moja opinia, 1,5 metra do 2 obniżył poziom wody w samym Kłodzku. Byłem na tym zbiorniku wtedy w niedzielny poranek. Widziałem, jak szybko się napełniał. Widziałem, jak zbierał praktycznie całą wodę z tego cieku wodnego. Takie rozwiązania są potrzebne. Potrzebna jest weryfikacja stanu. I o tym będziecie rozmawiać. Ja myślę, że tak. Potrzebna jest weryfikacja stanu tych zbiorników, które są. Potrzebne są według mnie pomysł. Ja ostatnio, 3 tygodnie temu na Radzie Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego postulowałem nasze postulaty polityczne jako PSL-u co do decentralizacji i wymieniałem 3 instytucje, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Wody Polskie i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. I to się uda? Nie wiem, czy się uda. Moje zdanie jest takie, że te jednostki powinny trafić pod nadzór i pod zarząd samorządu województwa. Wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie w szybszym tempie usprawnić ich działanie i efekt byłby lepszy. Także to myślę jest potrzebne, jeżeli chodzi o te kwestie powodziowe. Myślę, że o tym będzie dyskusja w panelu. Będzie też podsumowanie, myślę, organizacji pracy poszczególnych służb w trakcie powodzi. Gigantyczny wkład żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale z drugiej strony ja mam takie obserwacje, że nie do końca wykorzystany potencjał ochotniczych straży pożarnych. Dlaczego? Instytucje państwa w tym aspekcie, akurat zdecydowane działanie ministra i premiera Kosiniaka, no spowodowały, że ten walor taki ochotniczy, ochotniczych straży pożarnych, wykraczający poza obszar gminy, no nie został wykorzystany, tak? I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Czy zabrakło koordynacji, czy było mnóstwo wolontariuszy, którzy chcieli przyjechać nie tylko z innych części Dolnego Śląska, które nie ucierpiały, wolontariuszy, strażaków, ochotników umundurowanych, przygotowanych do działania, czy też z innych części kraju. No i ten potencjał nie został w pełni wykorzystany. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych próbował to w jakiś sposób uruchomić, skanalizować, ale to moim zdaniem nie do końca wyszło. Można było więcej z tego segmentu ratowniczego czy pomocniczego później wykorzystać, wydusić, mówiąc kolokwialnie. Czyli jest o czym rozmawiać. No jest, dlatego pokazuję panu, że moglibyśmy cały kongres przedyskutować o powodzi, jakbyśmy go rozpisali to na pewno. Na szczegóły, ale jest jeszcze 3 kolejne tematy. Jest przyszłość transportu między innymi. Myślę, bardzo ważny aspekt dla naszego regionu, białe plamy, o których też mieliśmy okazję rozmawiać wielokrotnie w minionych latach. Czy faktycznie ma pan takie poczucie, że do końca na przykład pana kadencji uda się z tym zagadnieniem poradzić? W ogóle tytuł całego kongresu Dolny Śląsk, infrastrukturalne serce Polski. Widziałem, tak, doceniam. Także trochę buńczucznie brzmi, dlatego pana prowokuje od samego początku. A dlaczego? To jest stwierdzenie faktów i nadanie też kierunków i trendów. Dolny Śląsk ma wyznaczać te trendy? Wyznacza i będzie wyznaczał. I ja myślę, że wbrew pozorom tak powódź może być też elementem, który w tym obszarze infrastruktury chociażby wodnej postawi nas w innym punkcie. Dlatego też kongres jest taki ważny, żeby o tych sprawach mówić, bo już są głosy chociażby w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie samorządowcy, poszkodowani mieszkańcy no, twierdzą, że wraz z wodą do Bałtyku odpłynęła może nie pamięć, ale myśl o tym, co zrobić w Kotlinie Kłodzkiej, żeby więcej to się nie powtórzyło. Kotlina Kłodzka jest dobrym przykładem a propos właśnie tego obszaru, o którym zaczęliśmy rozmawiać, czyli tego transportu, panie marszałku. Tak. I tutaj modernizacja linii kolejowych przez PLK, rewitalizacja linii do Stronia przez Koleje Dolnośląskie. 1,5 godziny ze Stronia Skudowy do Wrocławia pociągiem, za 3 lata drogą ekspresową do Barda, za 5 lat, za 6 lat w mojej ocenie
krótszym przebiegiem z tunelami do Kłodzka. Przygotował się pan? Nie. To a jest mniejsze coś, miejscowości? Czym, to jest coś, czym się zajmuję, zajmowałem jako samorządowiec, później jako minister. Podsekretarz stanu, a dzisiaj staram się koordynować, pilnować, nadzorować, monitować, bo oczywiście w zakresie swoich kompetencji. A mniejsze miejscowości? Mniejsze miejscowości to jest dalej jeden wspólny bilet, o którym mówiłem, na wszystkie środki transportu zbiorowego. Jak pan i sądzi, prace nad tym trwają. Jesteśmy po dwóch spotkaniach roboczych ze współpracownikami. Nadzoruje ten proces pan marszałek Michał Rado. Ja wiem, ale kiedy? Ja panu nie odpowiem kiedy. Kto mnie zna, wie, że w maksymalnie możliwym terminie. I tutaj dat nie będę rzucał, żeby nie być ich zakładnikami, bo też nie chodzi o to, żeby w pośpiechu pewne rzeczy ustalać czy o nich decydować. Ważne, żeby to było zrobione dobrze. To zapytam inaczej. Kto zadba o ten transport w tych najmniejszych miejscowościach? Jak kto? No kto fizycznie będzie wozić tych mieszkańców? Kierowcy autobusów i składów kolejowych. Fizycznie będą wozić mieszkańców. Okej, ale to na przykład będzie realizowane przez Koleje Dolnośląskie, czy może przez PKS-y, a może trochę tak, też prywatni przewoźnicy znaczy, będą. Znaczy, jaka idea stoi? Idea za wspólnym biletem stoi taka, żeby wszystkie środki transportu, które funkcjonują do tej pory, zunifikować pod jedną banderą, mówiąc i właśnie o to pytam. To znaczy, czyli kto będzie wozić? Technicznie wozić będą ci, którzy wożą, ale żeby byli zrzeszeni, tak żeby Dolny Ślązak czy nie Dolny Ślązak, ktokolwiek z zewnątrz, poza naszego regionu, jeżeli trafi na swojej drodze na Koleje Dolnośląskie, na Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. A zdradzi pan już chociaż nazwę? Będzie w stanie w telefonie wklikać sobie, że chce pojechać z Wrocławia do powiedzmy Kudowy, a może do jakiejś do Jeleniów jest taka dzielnica Kudowy. Piękne miejsce, kiedyś było tam uzdrowisko. Tak, i tak zostanie poprowadzona jego trasa przejazdu, że będzie mógł tam dojechać, to jest po pierwsze. Dwa, że będzie mógł kupić bilet w jednym miejscu, a nie w pięciu różnych miejscach, bo powiedzmy w różny sposób można się tam dostać. Będzie to łatwe, proste, przyjemne, komfortowe. A zdradzi pan nazwę już tej nie instytucji, ma jeszcze nazwy, tego bytu? To jest roboczo opracowywane, także nazwy nie zdradzę. Na pewno liderem tego projektu są Koleje Dolnośląskie, bo mają największy potencjał ku temu. I organizacyjny, i finansowy, i są naszą jednostką jako samorządu województwa. I za ten proces na dzisiaj od tej strony takiej merytorycznej, koncepcyjnej są odpowiedzialni też przedstawiciele z Kolei Dolnośląskich, którzy mają najlepsze doświadczenia, bo to najlepszy przewoźnik regionalny w Polsce. Kolejny punkt, wyzwania liderek samorządu. Ale jeszcze wracając do tego panelu infrastrukturalnego. Tam na przykład jednym z uczestników będzie pan Stanisław Bukowiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za drogi. Będą przedstawiciele podmiotów, które opracowały pojazdy autonomiczne. Chcemy, aby takie pilotaże na Dolnym Śląsku się odbyły. Czyli nie tylko tradycyjne środki transportu, jak i stąd kolej, ta nazwa tego kongresu. Jak kolej, jak drogi szybkie, nowe, lepsze, ale też nowe formy transportu, które mogą na trwałe zagościć na Dolnym Śląsku i też być takim wyznacznikiem kierunków rozwoju transportu. Stąd taka nazwa tego kongresu, tak. No i teraz mamy wszystko jasne. Wyzwanie liderek samorządu, kolejny punkt, kolejny obszar tematyczny. Nie zapomnij, kobiety to bardzo ważna polityka część Dolnego jest kobietą Śląska. Swoją drogą? Jak pan sądzi? Zależy w której części, w tej bardziej brutalnej na ogólnej. Pewno. Na pewno nie, ale w tej pięknej, która pozwala tworzyć, rozwijać regiony. Nasz kraj na pewno jest kobietą. W tej bardziej brutalnej, takiej, której ja nie do końca też lubię, na pewno nie. To dlatego tylu mężczyzn jest w zarządzie województwa? Ja też nie jestem zwolennikiem i to powiem na siłę wyszukiwania parytetów, bo to nie o to chodzi. Kobiety sobie same świetnie radzą i nie trzeba na siłę je tylko po to, żeby jakieś wskaźniki prawne spełnić, wkomponowywać w jakiś organizm.
Ja w miejscach, w których pracowałem, większość to były, i to był samorząd, znakomita większość to były kobiety. I jak się panu pracowało z kobietami? Bardzo dobrze. Sumienne, zdecydowane, konkretne, zdyscyplinowane, twórcze. To o czym kobiety metodyczne, powinny rozmawiać? Konsekwentne, mające mnóstwo pomysłów. W trakcie tego wydarzenia, jak pan sądzi? A to już albo o czym mogłyby rozmawiać? Do tego panelu akurat ja się nie mieszam. Dlaczego? Jest przestrzeń i obszar pozostawiony dla pań do tego, żeby mogły się wypowiedzieć i też właśnie te trendy i kierunki na najbliższe parę miesięcy w ramach kongresu samorządowego wyznaczyć. Także tu jest pełna swoboda z mojej strony. I nie będzie chciał się pan przysłuchiwać temu panelowi? Słuchał, na pewno będę, także możliwe, że zabiorę głos w dyskusji, jeżeli będzie taka możliwość, zadam pytanie. Także, ale tutaj panie mają... To całkowicie poważnie, kończąc ten wątek, panie marszałku. O co by pan zapytał kobiety, które będą w trakcie tego panelu? Wiele znakomitych nazwisk. Nie myślałem o tym. A co pan myśli, co jest najważniejszego na dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania kobiet, czy to w polityce, czy w samorządzie? Partnerstwo. Partnerstwo? Tak sądzę. To ja myślę, żeby że ono były jest. Wyrównane szanse. Ostatnio analizowałem tak na przykładzie jednego, dwóch powiatów, ile pań zostało, kobiet zostało samorządowcami, wójtami, burmistrzami. Jest zmiana na plus, też to widzę. Jest. Czyli przejmują kobiety w ostatnim czasie bardzo dużą część odpowiedzialnych stanowisk. Bycie wójtem czy burmistrzem, zwłaszcza w tych gminach, które były poszkodowane przez powódź, nie było łatwe. Nadal nie jest. Ja obserwowałem dwie takie gminy i muszę przyznać, że świetnie panie wójt, panie burmistrz sobie poradziły. Sztaby kryzysowe były zwołane, powódź rozpoczęła się tak na dobre w sobotę, niedzielę. Sztaby kryzysowe były zwołane jeszcze przed sztabem wojewódzkim w środę. Były podzielone zadania, były podejmowane decyzje, czasami trudne, często trudne. Wniosek? Była szybka reakcja. Że kobiety to dobre organizatorki, prawda? Oczywiście, planują do przodu, także... Myślę, że to jest też, tak jak mówiłem, moglibyśmy cały kongres rozmawiać o powodzi i nawet w kontekście, jakbyśmy zatytułowali ten panel kobiety w wydaniu. Kobiety w trakcie powodzi, to myślę, że też moglibyśmy spokojnie godzinę rozmawiać na ten temat. Na koniec sport w regionie, sport dla regionu dokładnie, tak ten panel się nazywa. Też znakomite nazwiska w trakcie tego wydarzenia, w trakcie tego panelu. Co jest priorytetem dla Dolnego Śląska, gdy myślimy o sporcie? Co powinno być? Sportem w zarządzie województwa zajmuje się pan marszałek Bochnak, tak jak pan marszałek Rado Infrastrukturą, tak pan marszałek Bochnak sportem. Jest niewątpliwie fachowcem i autorytetem, jeżeli chodzi o tą dziedzinę kompetencji zarządu województwa. Ja mogę powiedzieć, że posiadam niezbędne minimum, ekspertem nie jestem. A co dla pana jest ważne? Ale wiem, że dla mnie ważne jest, żebyśmy po tej kadencji samorządu nakreślili kierunki dyscyplin sportu, które mogą odnosić sukcesy, czy sportowcy z tych dyscyplin mogą odnosić sukcesy w przyszłości, czy to na olimpiadzie, czy na różnego rodzaju mistrzostwach. Wymieniłby pan takie dyscypliny? Tak, to jest wszystko, co jest związane z biegami narciarskimi, z biatlonem. Na spotkaniu z Adamem Małyszem dowiedziałem się, że nasz obiekt, czy nasze Jakuszyce są unikatowe pod tym względem, jeżeli mówimy o skali całego kraju. Obiekt jest świetny, wybudowany przez poprzedni zarząd, infrastruktura jest świetna, miejsce jest fenomenalne. No, brakuje małego komponentu tras biegowych i to takich, które mogłyby być wykorzystywane i latem, i zimą.
świetne centrum szkoleniowe i tutaj, jeżeli mówimy o sportach zimowych, to na pewno ta dyscyplina. Szereg innych. Mamy tradycje różne na Dolnym Śląsku. Ostatnio na zaproszenie pani prezes Renaty Małer-Różańskiej uczestniczyłem w jubileuszu olimpijczyków 30-lecia dolnośląskim, wrocławskim, 60-lecia ogólnokrajowym, zorganizowanym na hali stulecia u nas właśnie we Wrocławiu. Jest co, myślę, robić na Dolnym Śląsku w tym obszarze sportu. Ja nie mówię, żeby go popularyzować, tak? Trzeba, tak jak rozmawiamy nawet z marszałkiem Bochnakiem, musimy skoncentrować się na kilku dyscyplinach i na nie bardzo mocno postawić, i to od tego elementu szkolnego po dalsze szkolenie. No, piłka nożna jest obecna wszędzie, aczkolwiek ostatnio z formą gorzej, jeżeli mówimy o tej klubowej piłce na Dolnym Śląsku, ale mamy mnóstwo lokalnych klubów sportowych. Mamy świetne szkółki rowerowe. Jest naprawdę, Dolny Śląsk ma mnóstwo możliwości, jest różnorodnym województwem, co daje nam gigantyczne możliwości, ale oczywiście pomysły jako nowy zarząd mamy, ale od tego też jest kongres, od tego jest ten panel, żeby te sprawy może częściowo też uporządkować. Kiedy nowy wicewojewoda? Wkrótce. Czyli? No myślę niebawem. To są decyzje pana premiera. Występuje pan wojewoda. Myślę, że kogo wskaże? Przed Mikołajem. Na pewno? Myślę, kogo wskażecie? Tak. Znaczy nie powiem, czy na pewno, bo tak jak mówię, to nie są decyzje, które za które ja odpowiadam. Te decyzje są podejmowane przez pana premiera. Także ciężko powiedzieć, kiedy zostaną podjęte, ale myślę, a że kto będzie tym kandydatem? Kto jest tym kandydatem? Panie redaktorze, no jak zawsze no musi być decyzja podjęta, żeby móc powiedzieć o faktycznym wicewojewodzie. Ja już widziałem w swoim życiu różne historie i też na Dolnym Śląsku one też nawet w ostatnich miesiącach były burzliwe, bujne, loteria nazwisk, giełda nazwisk. Zawsze w takich sytuacjach według mnie trzeba wyczekać, uzbroić się w cierpliwość i na pewno będzie ta informacja zakomunikowana Państwu. Czyli czekamy. Czekamy. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, był dziś moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.